Dostałem ofertę od Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Długo nie zastanawiałem się, to muszę się przyznać. Uznałem, że to jest idealne miejsce dla mnie pod względem, myślę, że pod względem sportowym nie brak tutaj niczego zawodnikom. No jest fenomenalna opieka medyczna, przygotowanie fizyczne i pewnie jest dużo rzeczy, które mógłbym wymienić, także bardzo się cieszę, że jestem tutaj i też czuję, że jestem w dobrym miejscu. Na początku będę musiał sobie zdobyć zaufanie zawodników, trenerów, całego sztabu i myślę, że to jedynie można zdobyć bardzo ciężką pracą, na którą jestem nastawiony, którą chcę wykonywać i czuję się ogromnie zmotywowany do tego, także to będzie mój cel, na najbliższy cel. Myślę, że dla zawodnika jest to ważne, do jakiego klubu się trafia i kto kieruje tą drużyną, bo trener z bardzo dobrymi umiejętnościami naprawdę potrafi zdziałać dużo. Słyszałem mnóstwo takich pozytywnych opinii, ale też rozmawiałem z Adasiem Swaczyną, bo to było jedno z pierwszych pytań, jakie mu zadałem, jeżeli chodzi o osobę trenera. Ale też myślę, że każdy zawodnik też wyrabia sobie jakieś swoje zdanie o trenerze, trenując z nim. Także ja osobiście nie mogę się doczekać, kiedy poznam trenera i kiedy zaczniemy trenować, kiedy zaczniemy przygotowywać się do sezonu. Może też dlatego, gdyż ta przerwa od siatkówki była dość stosunkowo długa i czuję taki głód dotknięcia piłki na tym boisku i zaczęcia sezonu. Bardzo, bardzo miło mi z tą myślą, że Adaś jest tutaj. Im więcej znajomych twarzy, tym na pewno lepiej i szybciej będę mógł się zaadoptować w klubie. Także no to była dla mnie bardzo miła wiadomość, że on jest tutaj i zawsze w razie problemów mogę się do niego zgłosić, no i co też sam zaoferował.